średnio 200 zł na etat. Tyle wyniesie podwyżka płac zaplanowana w tarnowskim samorządzie na koniec kwietnia bieżącego roku. Obejmie grupę około 2,5 tysiąca osób, w tym pracowników Urzędu Miasta Tarnowa. Czy przy wzrastającym bezrobociu, braku miejsc pracy takie podwyżki powinny mieć miejsce? O zdanie zapytaliśmy mieszkańców Tarnowa. Urzędnicy za niedługo średnio dostaną 200 zł podwyżki. Urzędnicy tarnowscy, jak pan sądzi, należy im się ta podwyżka? Nie. Dlaczego? Bo nie ma za co. Ja jestem przeciwna 200 zł podwyżki dla urzędników. Może to dla niektórym potrzebne jest te 200 zł, no, ale jak nie ma w budżecie, no to co zrobić? No chyba każdy myśli, że to nie w porządku. Dlaczego? No urzędnicy jak to urzędnicy, każdy wie jacy są. Zwykłym urzędniczkom może się przydać, a reszta, to nie wiem, nie interesuje mnie to za bardzo. No na ten temat nie mogę się wypowiadać, bo nie wiem jak pracują. Rzadko mam styczność z urzędnikami, w ogóle coś załatwiam w urzędzie. No ja uważam, że no z jakiego tytułu 200 zł podwyżki? Średnio 200 zł podwyżki. Ale no to nie jestem za tym za bardzo. Byłem urzędnikiem, także z jednej strony to też są ludzie i zasługują na jakieś pieniążki, ale z drugiej no nie wiem, droga pani. Gospodarczą. Jeżeli mogę to porównać z tymi innymi krajami, które widziałem, to jest chyba troszkę za dużo urzędników, także to no, w XX wieku, gdy są komputery i cyfrowa technika, to może niech będzie ich mało i niech zarabiają bardzo dobrze. Niech każdy sobie zarobi, ale niechże ich będzie troszkę mniej. Myślę, że nie. Dlaczego? Myślę, że niewiele robią. Tak mi się wydaje. Siedzą tylko, no i dostają kasę za nic. A jest dużo osób, które tak naprawdę chyba bardziej potrzebują tych pieniędzy. Jeżeli robią to, co mają robić, no to mogliby dostać, ale tak szczerze powiedziawszy jest wiele innych ludzi, którym naprawdę te pieniądze są potrzebne i dla nich niestety nie ma. Każdemu się należy podwyżka, bo wszyscy są w Polsce niedofinansowani, wszyscy zarabiamy za mało. Też jestem urzędnikiem, co prawda nie w urzędzie miasta tutaj, podwyżek nie mieliśmy. Myślę, że tak, no jeżeli wywiązują się ze swoich obowiązków, to dlaczego nie? Jeśli się im należy, powinni to dostać, ale uważam, że chyba ich praca, siedzenie i picie kawki nie jest tego godna. To zależy komu, ale myślę, że raczej nie. Dlaczego? Bo za mało pracy wykonują, żeby i za mało to efektów przynosi. Nie można też ludzi generalizować. Są urzędnicy z powołania i są urzędnicy dla dorobku.